Sztuka jest formą też wyrażania siebie, dlatego że jeżeli coś decydujemy się kolekcjonować, jeżeli stawiamy na jakiś kierunek sztuki, to w jakiś sposób określamy też no, własną osobowość, określamy siebie. Przecież trudno podziwiać czy zbierać sztukę taką, która nam się nie podoba, z którą się nie identyfikujemy. To nie jest na pewno tylko i wyłącznie, a myślę, że w najmniejszym stopniu inwestycja. Sztuka to jest coś, co robimy z głębi serca i nie myślimy o tym, aby to się do końca podobało odbiorcy, tylko bardziej chcemy przekazać coś, co siedzi nam w duszy, w sercu, w głowie i przekładamy to na przeróżne formy sztuki. Sztuka jest to moim zdaniem coś, co, co tworzymy. Jest to coś, co, co względem nas wydaje się czymś, co doprowadza do uszlachetnienia świata. Coś, co doprowadza do uszlachetnienia nas samych. Sztuka jest to wytwór naszej wyobraźni. Sztuka jest różna, tak jak ludzie są różni. Bardzo ważną rzeczą w życiu. Moją pracą po prostu. Sztuka jest wyrazem naszej wrażliwości. Każdy ma inną. W związku z tym każdy jest w stanie tworzyć coś innego, indywidualnego. Znaczy ja mogę powiedzieć, co to jest dzieło sztuki na przykład. Dzieło sztuki jest wtedy, kiedy ja zdaję sobie sprawę, że sam tego nie potrafię zrobić. Sztuka to jest coś, co, co jest takie niewymierne do końca. To jest coś, co trudno czasami dotknąć czy ocenić w sposób obiektywny, bo każdy ma inne do tego podejście. To jest na pewno coś, co ktoś tworzy, bardzo to kochając. I oczywiście to można podpiąć pod każdego rodzaju artyzm w szerokim słowa tego znaczeniu, ale podejrzewam, że nie określiłem tego do końca precyzyjnie, ale mniej więcej na tym polega według mnie sztuka. Sztuka ogólnie powinna wzbudzać jakieś emocje, powinna mieć jakąś treść, powinna mówić o powinna mieć jakiś temat, a ten temat powinien w nas wzbudzać emocje. Wielokrotnie moje pokazy były zainspirowane sztuką. Niejednokrotnie wylądowały nawet moje stroje w teatrze, co jakby już jest świątynią dla mnie też sztuki. Piękno to kobieta. Kobieta to piękno. Dla mnie to są jakieś równoważniki. Ja myślę, że trudno mi mówić za wszystkich, ale większość moich kumpli, moich znajomych, a także bardzo wiele moich znajomych, dziewczyn i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy zawsze, jeżeli mówią o pięknie, to mi się to kojarzy z kobietą, niezależnie od płci. A mi bezpośrednio również. Jeżeli myślę o pięknych zdjęciach, to zawsze widzę kobietę. Jeżeli myślę o filmie, który ma być piękny, no nie tylko mądry, czy ciekawy, czy atrakcyjny, to zawsze myślę o jakichś głównych aktorkach, więc myślę, że to jest kształt kobiety jest dla mnie tak idealnym kształtem pod każdym względem. Niezależnie, czy to jest kobieta super szczupła, czy super puszysta, jeżeli jest zadbana, to dla mnie zawsze te kształty są po prostu no, gdzieś tam ciekawe. No, im bardziej różne, im częściej różne, tym lepiej. Trudno jest piękno w jakikolwiek sposób zdefiniować, ale dla mnie piękno jest po prostu emocją. Jest to coś, co odczuwam, coś, co dociera do mnie. Trudno jest mi zdefiniować, co w danym momencie będzie dla mnie piękne, a co nie, ale po prostu serce mi to podpowie i życie otacza nas różnymi elementami przyrody, ludzi, mody i tak dalej. I piękno dociera właśnie do nas poprzez zmysły i przetwarza się w dobrą emocję, która gdzieś tam sobie wewnątrz wibruje i tym jest piękno. Piękno jest to coś, co jest nieosiągalne, no, w pewnym sensie. Piękno jest to coś, do którego dążymy. To są pewne nasze, mi się wydaje, marzenia, nasze no nie wiem, sny o tym, że jesteśmy piękni, że ktoś jest piękny, że coś jest piękne. Więc słowo piękność, no nie wiem, zauraczamy się czymś, co wydaje nam się piękne, ale w pewnym sensie, tak jak mówimy, czy miłość jest piękna, prawda? Miłość jest piękna, kobiety są piękne, miłość mija,
piękność też mija, wszystko mija w życiu, więc duszę mamy piękną, to znaczy piękną duszę, że mamy szlachetną, że wrażliwą. Wiecie, to jest takie bardzo płynne określenie. Każdy określa jak chce. No. Piękno to są moje córki, mój mąż w domu na kanapie, bawiący się po prostu. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam w życiu. Piękno to jest to, co nosimy w sercu. To jest odpowiedź niezwykle banalna, ale wydaje mi się, że prawdziwa, bo piękno wychodzi z naszej wnętrzności. Jeżeli mamy piękne wnętrze, to jesteśmy piękni na zewnątrz. No, tak mi się wydaje. Piękno jest wtedy, kiedy się nie rozumie do końca, na co się patrzy. Tak mi się wydaje. Piękno to nie jest tylko tak, że matematycznie można to obliczyć, ale piękno jest wtedy, kiedy nie wiesz, co powiedzieć. Przede wszystkim to jest coś, co się podoba. Chciałbym powiedzieć większości ludzi, ale nie do końca to musi być akurat piękno, bo są piękne rzeczy, gdzie ludzie to dostrzegają, a nie do końca muszą wszyscy dostrzegać, czy większość ludzi. I to jest coś bardzo subiektywizm takim, który danej osobie bardzo w tym dobrze, czyli w tym się dobrze czuje, dobrze to ocenia. No, oczywiście są standardy pewne, gdzie piękno kojarzy się z jednym, ale jeżeli ktoś dobrze się z czymś czuje, będąc w otoczeniu tego, to znaczy, że coś jest piękne, tak? Czy ktoś. Tak naprawdę piękno można odkryć we wszystkim, ale no ja teraz jakby poszukując piękno, nawet odnalazłem je w kalejdoskopie, które stało się inspiracją do mojej kolekcji. No piękno można odkrywać dla mnie w osobach, w umysłach, w książkach. We wszystkim można się doszukać piękna, na piękno zwykle mnie inspiruje. Jest na pewno czymś, co wzbudza w nas uczucia, co nas uwrażliwia, co na pewno, wiadomo, dla każdego piękno jest inne i wydaje mi się, że nie ma jakiegoś kanonu piękna. Natomiast dla mnie, co jest piękne, czy to jest obojętnie, czy to jest sztuka, czy to jest piękna muzyka, czy to jest piękne ubranie. Wydaje mi się, że to jest to, co wzbudza we mnie jakieś emocje, co uwrażliwia mnie. Moda jest naturalnie wypadkową sztuki, artyści tworzą modę, ale przede wszystkim moda jest odbiciem kultury, społeczeństwa, tego, na jakim etapie teraz jesteśmy. Czy to społeczeństwo jest radosne, czy to społeczeństwo jest bardzo sformatyzowane. To jest coś, co jest w nas non-stop i moda to jest biznes jednocześnie, dlatego że moda wyznacza kierunki późniejszej produkcji masowej. To jest taka sztuka, no powiedzmy sobie, dla każdego. Moda jest na granicy, bo jest mnóstwo mody, chociażby pod nazwą haute couture, która jest sztuką. Jest dużo mody, która jest absolutnie nie sztuką, tylko jest funkcjonalnym odzieniem, które służy nam do czegoś i nie ma być sztuką z założenia. Cenię firmy, które to łączą, natomiast są projektanci, którzy robią stricte sztukę, a są projektanci, którzy robią stricte rzeczy do chodzenia i do sprzedawania. Kiedyś moja znajoma w Nowym Jorku, która łamaną polszczyzną mówi, bo cały czas spędziła w Nowym Jorku, między innymi tłumacząc chociażby Głowackiego na angielski, obserwowała moje działania tam i mojej przyjaciółki, że związane z modą i z magazynami, mówi: Boże, wy tyle tam się z tą całą modą, ten całym fashion macie do czynienia, to jest taka nuda. Ale wiecie co, dla mnie to fashion takie dziwne, bo tego się nie da uprać. No więc to jest taka, myślę, kwintesencja tego właśnie, co jest sztuką, a co nie. No, sztuki się nie da uprać, a modę powinno się dać dobrze uprać kilka razy. Oczywiście, bo to jest dzieło. Nie, bo to jest dzieło, bo wymyślenie kreacji, wymyślenie to jest sztuka, bo to jest tak samo jest sztuka kulinarna, prawda? No, różne są sztuki, więc na pewno jest to sztuką, jest to dzieło, każdy kreator inaczej widzi, inaczej projektuje,
więc to na pewno jest sztuką. Moda, jak każda inna twórczość, może być sztuką, a może być rzemiosłem. Czasami projektanci tworzą tak fantastyczne rzeczy, że ja bym to wstawiła do muzeum dla potomnych. Tak, wydaje mi się, że tak. Rzemiosło to jest ten geniusz plus trochę pracy, prawda? Są rzeczy, które można kupić na każdym rogu i można je nazwać rzemiosłem, ale są też rzeczy, których nie kupi się na każdym rogu, mimo że są z tej samej grupy przedmiotów, na przykład użytkowych, czy wykonywane jest przez ludzi dla innych ludzi, nie tylko po to, żeby stało w muzeum. Ja myślę, że te definicje są bardzo... Te słowa mają bardzo wiele twarzy i każdy może sobie na ten temat pomyśleć i spojrzeć na to własnymi oczami. Ale na pewno moda podpisuje się pod każde z tych pytań wcześniejszych, bo czy to jest piękno, czy to jest sztuka i kto jak później to ocenia. Na pewno jest to szerokie zagadnienie i absolutnie moda jest częścią z tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Wiadomo, jeżeli mówimy o modzie komercyjnej, no to nie do końca jest sztuką. Natomiast miałam przyjemność pracować z Alexanderem McQueenem, który odszedł od nas, popełnił samobójstwo. Jego kolekcja była wystawiana ostatnio po jego śmierci w Muzeum Metropolitan Museum w Nowym Jorku. I tak, jego kreacje rzeczywiście były przedstawione jak sztuka, jak rzeźba. Projektant jest artystą, on rzeźbi w materiale. Życie jest za krótkie, żeby żyć w brzydkim otoczeniu, którego nie lubimy, które nie powoduje dobrych emocji. Także jest, bycie artoholikiem jest również sposobem na życie. Dzień dobry, Robert Korzeniowski, jestem artoholikiem. Witam, nazywam się Ramona Rey, jestem artoholikiem. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Pusza, jestem artoholik. Witam Państwa, nazywam się Magdalena Frąckowiak i jestem artoholikiem. Nazywam się Mateusz Damiński, jestem artoholikiem. Jestem Mikołaj Komar i jestem życioholikiem. Dzień dobry, jestem Maciej Zień, jestem artoholikiem. Bez sztuki nie jestem w stanie przeżyć ani jednego dnia.